Cześć, witajcie. W tym materiale chciałbym przedstawić moim zdaniem jedną z lepszych gier, która właśnie wyszła i jest za darmo. A więc co, przejdźmy do samej gry. A więc tak, gra nazywa się XDefiant, wypuścił ją Ubisoft. I moim zdaniem jest to taka jakby gra, taka jakby połączyć Call of Duty, Warzone, trochę dodać tam Rainbow Six Siege i Fortnite'a. A więc przejdźmy sobie do samych, tutaj oczywiście Battle Pass darmowej gierce musi być, ale przejdźmy sobie do frakcji. Frakcje to są jakby takie modele czy typy postaci. Mamy tutaj różne zdolności. Oczywiście nie patrzcie na postacie, bo postacie jakby to jest jakby skórka, co nie? To jest tylko skórka, więc ona nie będzie się różniła jakby frakcjami. Tu mamy różne grupy, tutaj mamy jeszcze czyściciele, zjawy, Libertad, Echolon i Deathsect, co nie? I one mają jakieś tam różne zdolności. Mamy tutaj jeszcze Medico Supremo na Libertad i tak dalej, co nie? To one są wzorowane tam jakimiś grami, że tu mamy tutaj Deathsect był z Watch Dogsa, Echolon był z Tom Clancy Splinter Cell, Libertad był na przykład z Far Cry 6, więc to są takie, wiecie, gry Ubisofta. Mamy też tutaj, moim zdaniem, bardzo duży plus, to są zestawy broni. Możecie personalizować i tworzyć jakie tylko broni chcecie. Załóżmy, macie M4A1 i macie tutaj jeszcze jakieś różne inne bronie, które możecie sobie wybrać. I możecie je modyfikować jak sobie tylko chcecie. Macie, no praktycznie każdy typ broni. Tak samo macie tutaj pistolety. Możecie także zmienić sobie granat. Możecie dodać sobie, nie wiem, no co tylko chcecie. Macie różne skórki, macie tu jeszcze złote, na przykład camo. Macie właśnie dodatki jakieś różne, ale to już nie będę na tym się bardziej rozwijał. Przejdźmy sobie chyba do samej gry, bo chyba to was najbardziej interesuje, prawda? A więc co, przechodząc sobie do gierek, moim zdaniem najlepiej nie wybierać właśnie powitalnej listy gier, tylko stworzyć własną listę gier i wybrać sobie te dwa tryby, ponieważ one, moim zdaniem, no po prostu najlepiej tam będzie. Możecie sobie najbardziej postrzelać, nie ma coś takiego, że tam będzie jakoś bardzo duża ilość kamperów. Pamiętajcie, że gra jest też dostępna w crossplayu, więc na przykład jeżeli gracie na Xboxie, możecie grać z PS-em, jeżeli gracie na konsolce, możecie grać sobie z komputerem. Więc moim zdaniem to jest mega fajne, bo na przykład w takim Rainbowle, czyli oczywiście Rainbow Six Siege, nie ma opcji grania z komputerem. Możemy grać tylko pomiędzy konsolami, ale konsola z tym, z komputerem już nie może sobie zagrać, więc moim zdaniem akurat to jest na plus dla tej gierki. A więc tak, jak widzicie, mamy tutaj różne właśnie frakcje, tutaj są tylko inne skórki, ale ja najbardziej lubię czyścicieli, ponieważ mają drona ogniowego oraz bombę ognistą, moim zdaniem to jest najlepsza frakcja. Pamiętajcie, żeby sobie przetestować każdą frakcję, żeby wybrać sobie tą najlepszą, co nie? I moim zdaniem właśnie ten zestaw pierwszy jeszcze też jest najlepszy, chociaż można tworzyć własne, ale moim zdaniem właśnie ten pierwszy jest najlepszy. A więc tak, może zacznijmy od minusów. Pierwszym minusem, który mógłbym tutaj wymienić, jest długi okres oczekiwania po ukończeniu meczu. Czyli chodzi mi o to, że po prostu skończyliście mecz, chcecie wejść do lobby i trochę długo was czytuje. No moim zdaniem tam minuta czy półtorej minuty wczytywania to jest dużo. Jeżeli dla was nie, to możecie napisać w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. I ostatnim minusem, który mogę wymienić, jest dobieranie graczy. Moim zdaniem dobieranie graczy tutaj jest po prostu no albo źle zrobione, albo po prostu było za mało graczy, bo grając mój pierwszy mecz, czyli miałem pierwszy poziom, dobierało mi ludzi albo z 12, albo z 20 poziomem do gry. Czyli, no wiecie, moim zdaniem to jest trochę niesprawiedliwe, że gracz, który gra pierwszy raz w tą grę, będzie grał z graczami, którzy są od niego no lepsi, no nie oszukujmy się, bo mają większe level broni, mogą bardziej ją sobie zaktualizować, ulepszyć i tak dalej, ale to były jedynie dwa minusy. I teraz możemy sobie przejść do plusów tej gry. A więc plusów, które mogę na pewno wymienić, jest fakt prostota tej gry. Co mam na tym na myśli, już wam tłumaczę. A więc gra po prostu to polega na tym, że musicie strzelać, przejmować punkty i tak dalej. Właśnie to jest prostota. Nie ma jakiegoś takiego, wiecie, nadmiernego wymyślania jakichś różnych dziwnych rzeczy, dodawania do tej gry jakichś, nie wiem, statków, UFO, samochodów, jakichś nie wiadomo czego jeszcze. Po prostu macie FPS-a, czyli strzelacie się z innymi, przejmujecie punkty. I moim zdaniem to jest właśnie fajne, bo no, ta gra jest po prostu prosta, mega fajnie się w nią gra, tym bardziej ze swoimi znajomymi. Kolejny plus, jaki można przypisać tej grze, jest jej cena. A cena nie ma tej ceny, bo jest tak naprawdę, no gra jest za darmo. Gratis to uczciwa cena. Macie fajną gierkę, którą możecie pograć z znajomymi, czyli nie musicie w ogóle nic na nie wydawać. Oczywiście sami wiecie, że jest w niej Battle Pass, skórki, jakieś innego rodzaju rzeczy, no ale nie potrzeba rzeczy kosmetycznych, żeby grać w grę, prawda? Kolejnym plusem, jaki może ta gra otrzymać ode mnie, jest fakt, iż jest ona różnorodna. Co to oznacza? Oznacza to to, że nie macie jakby jednej postaci, jednej broni i po prostu strzelacie jedną bronią, jedną postacią, nie. W tej grze macie bardzo dużo broni, macie kilkanaście postaci, możecie sobie właśnie powiedzieć jakieś skórki i innego rodzaju rzeczy. Macie też różne mapy, różne tryby i moim zdaniem właśnie to jest też na plus, bo jest to gra różnorodna.
Kolejnym plusem, jaki mogę przypisać w tej grze, jest fakt, iż możecie modyfikować bronię jak tylko chcecie. Jeżeli chcecie grać, załóżmy, karabinem na daleko, możecie grać sobie karabinem na daleko. Jeżeli chcecie grać sobie na przykład karabinem na blisko, możecie grać sobie karabinem na blisko. Jeżeli chcecie grać z tumikiem, możecie grać z tumikiem i tak dalej, nie ma sensu tego wymieniać, bo mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Po prostu możecie modyfikować bronię wszelkiego rodzaju jak tylko chcecie i jakby się tylko tego nie wymyśli. I co? Moim zdaniem ta gra może konkurować z gigantami z branży strzelanek, czyli chodzi mi tutaj głównie o Warzone, Call of Duty Modern Warfare 3, Fortnite. Jeszcze tutaj możemy wymienić takie gry jak Rainbow Six Siege. I co? Napiszcie w komentarzach, czy będziecie grali w tą grę. Możecie też ten film wysłać do znajomych, żeby wiedzieli, że taka gra w ogóle istnieje. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, żeby YouTube pozycjonował ten film dalej. I wbijajcie na Discordzika, linka macie w opisie. Pamiętajcie, że organizuję też właśnie konkurs na 50 Pace of Carda. Linka macie w opisie. I co? To na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli oglądaliście ten materiał do końca, no to podzielcie właśnie opinią, co sądzicie o tej gierce. Ja lecę. Siemano!